Cześć, witam serdecznie. Przesadzanie storczyka wcale nie musi być traumatycznym przeżyciem dla rośliny i jej właściciela. Storczyki należy przesadzać regularnie i trzymając się kilku żelaznych zasad, może to być przyjemne i relaksujące zajęcie. W dzisiejszym filmiku podzielę się z Wami kilkoma bardzo ważnymi zasadami, których powinniśmy przestrzegać podczas przesadzania naszych storczyków. Zapraszam. Najlepszy czas na przesadzenie storczyków to moment, kiedy zaczynają one produkcję nowych korzeni. Jeżeli u podstawy trzonu lub pseudobulwy zauważymy końcówki rosnących korzeni, jest to czas na przesadzenie rośliny. Nie czekajmy, aż korzenie podrosną. Im szybciej przesadzimy, tym mniejsze szanse na ich uszkodzenie, na przykład poprzez nadłamanie lub zadrapanie. Nawet umiejętne przesadzenie storczyka może się skończyć utratą starych korzeni. Dlatego tak ważne jest, żeby podczas przesadzania storczyk był w fazie produkcji nowych. Jeżeli stracimy starą bryłę korzeniową, nowe korzenie szybko urosną i zaczną nawadniać roślinę, dzięki czemu oszczędzimy storczykowi stresu stania miesiącami bez korzeni, bez możliwości pobrania wody i składników odżywczych. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest dobranie odpowiedniego podłoża. Jeżeli chcemy mieć piękne i zdrowe rośliny, nie warto używać gotowej mieszanki z supermarketu do wszystkich storczyków. To, jakiego podłoża powinniśmy użyć, zależy od gatunku storczyka. Te o grubych korzeniach, jak Phalaenopsis czy Cattleya, będą potrzebować podłoża średniej lub dużej granulacji, ponieważ wymagają one dość szybkiego przeschnięcia po podlaniu i są w stanie magazynować więcej wody w korzeniach. Natomiast storczyki o cienkich korzeniach, jak Dendrobium, Oncidium czy Miltoniopsis, potrzebują podłoża drobnej granulacji, które zatrzyma więcej wody i wolniej przeschnie. Z mojego doświadczenia najlepsze podłoże do storczyków składa się z kory i sphagnum. Mając w domu tylko te dwa składniki, średniej granulacji korę i mech sphagnum, jesteśmy w stanie wyczarować idealne podłoże do każdego gatunku storczyka. Do tych o grubych korzeniach użyjemy samej kory, a do tych o cienkich dodamy do kory mech sphagnum, który zatrzyma więcej wody. Więcej o korze i sphagnum oraz ich kombinacji w filmiku, do którego link macie w prawym górnym rogu. Odpowiednio dobrane podłoże zagwarantuje zdrowie korzeni, a co za tym idzie, pełnego wigoru i kwitnącego storczyka. Przesadzając storczyka do nowego podłoża, przyjrzyjmy się staremu. Czy jest drobne i zatrzymuje dużo wody, czy wręcz przeciwnie, dużej granulacji. Korzenie storczyka rosnące w podłożu przystosowują się do danego poziomu wilgoci. Jeżeli kupiliście Phalaenopsisa, który rośnie w mieszance włókna kokosowego i torfu, albo w sphagnum, jego korzenie będą przystosowane do dużego poziomu wody, choć niekoniecznie szczęśliwe i zdrowe. Warto uświadomić sobie, że nowo kupiony storczyk rośnie w tym, co było tańsze i bardziej ekonomiczne w masowej produkcji, a nie w tym, co jest dla niego najlepsze. Phalaenopsis w bardzo drobnym podłożu to gwarantowana katastrofa w domowej uprawie. Powinniśmy go więc przesadzić do grubszej granulacji. Jednak korzenie do tej pory pozostawały długo mokre i przelane i przystosowały się do bardzo wilgotnych warunków. Więc jeśli teraz włożymy je do szybko przesychającej kory, to mogą przejść szok i uschnąć lub zgnić. Dlatego przesadzając storczyka po raz pierwszy, warto stopniowo zmienić poziom wilgoci. Na przykład użyć drobnej granulacji kory lub też średniej z małą domieszką sphagnum i dopiero przy kolejnym przesadzeniu użyć samej grubszej kory, w której storczyk powinien rosnąć. Stopniowo zmniejszając lub zwiększając poziom wilgoci unikniemy szoku korzeni i ich utraty. Nie zapominajmy też o dobraniu odpowiedniej doniczki. Jeżeli storczyk ma dużą bryłę korzeniową, dobierzmy taką o rozmiar lub dwa większą. Jeżeli przesadzamy epifity, to warto zrobić dodatkowe otwory wentylacyjne po bokach. Unikniemy w ten sposób duszenia się i gnicia korzeni. O dobraniu odpowiedniej doniczki mam osobny filmik, link w prawym górnym rogu. W przypadku Phalaenopsisa sprawa jest prosta. Pozycjonujemy go na środku doniczki. Jednak storczyki sympodialne, które produkują nowe przyrosty od podstawy, powinniśmy ułożyć w doniczce w taki sposób, aby miały one miejsce na przynajmniej dwa nowe przyrosty i ich korzenie. Storczyki sympodialne mają tak zwane kierunki wzrostu. Nowe przyrosty zazwyczaj są produkowane z najnowszych pseudobulw i niezwykle rzadko z najstarszych. Układając storczyka w doniczce, warto ustawić go tak, żeby najstarsze pseudobulwy znajdowały się przy krawędzi, a najmłodsze na środku doniczki. W ten sposób storczyk będzie miał miejsce na produkcję nowych przyrostów i korzeni i nie będą one uciekać z doniczki.
Przesadzając storczyki, szczególnie kilka naraz, warto dezynfekować narzędzia, których używamy. Tacki, nożyczki, sekator, kijki bambusowe, etykiety i doniczki, jeśli były wcześniej użyte do innych storczyków. Choroby i wirusy przenoszą się poprzez soki storczyka, więc jeśli mamy chorą roślinę w kolekcji, możemy poprzez narzędzia przenieść chorobę. Również jaja czy larwy szkodników mogą się znajdować na doniczce, kijku czy etykiecie. Dezynfekcja alkoholem czy ogniem zajmuje tylko chwilkę i może nam oszczędzić sporo kłopotów. Przesadzając storczyka, warto pozbyć się wszystkich zeschniętych i zgniłych korzeni. Warto poświęcić czas i pozbyć się ich najwięcej, ile możemy. W przeciwnym razie będą się one rozkładać w nowym podłożu, przyspieszając jego rozkład. Martwe korzenie są brązowe i niejędrne i po delikatnym pociągnięciu bardzo łatwo odchodzi z nich welamen. Taki korzeń można obciąć przy podstawie. Jeśli przesadzasz nowego storczyka, to warto zdezynfekować cały system korzeniowy 3% wodą utlenioną. Nie jest ona szkodliwa dla korzeni i ładnie zdezynfekuje rany. Zabije też algi oraz malutkie ślimaki, które żywią się końcówkami rosnących korzeni i często spotykane są w podłożach dendrobium i oncidium. Storczyki należy przesadzać regularnie, gdyż podłoże, w którym rosną, szybko się rozkłada. Rozkładające się podłoże staje się toksyczne dla storczyka i zatrzymuje też więcej wody, utrudniając szybkie przesychanie i dopływ powietrza do korzeni. Im dłużej podłoże pozostaje mokre, tym szybciej się rozkłada. Szybkość rozkładu zależy też od jakości. Dobrej jakości kora i sphagnum zachowają swoje właściwości przez około 2-3 lata, podczas gdy gotowa mieszanka kiepskiej jakości z dodatkiem torfu rozkłada się w rok. Jeżeli podłoże nieprzyjemnie pachnie po podlaniu, wolno przesycha, zawiera pleśń albo grzyby, trzeba storczyka przesadzić. W większości przypadków storczyki należy przesadzać co 2 lata. Jeżeli przesadzisz storczyka, który kwitnie, to kwiaty najprawdopodobniej opadną szybciej. Przesadzenie, zmiana podłoża i naruszenie systemu korzeniowego to stres dla storczyka, dlatego może on szybciej zrzucić kwiaty. Poczekaj, aż storczyk przekwitnie i zacznie produkcję korzeni. I wtedy przesadź roślinę. Jeżeli jest to nowy storczyk, to trzymaj go w izolacji od innych roślin i osobno podlewaj. Jeśli masz szkodniki w podłożu, to unikniesz ich rozprzestrzenienia na pozostałą część kolekcji. Złam wszystkie zasady, jeśli storczyk jest w niebezpieczeństwie. Jeżeli w podłożu zauważysz szkodniki, albo jeśli korzenie zaczynają szybko gnić lub obumierać, przesadź storczyka natychmiast. Nie warto czekać na lepszy moment i stracić wszystkich korzeni w międzyczasie. W tym przypadku masz większe szanse na uratowanie storczyka, przesadzając go natychmiast po zauważeniu problemu. Trzymając się tych kilku prostych zasad, znacznie ułatwisz życie sobie i storczykowi. Zminimalizujesz też ryzyko stresu i utraty korzeni po przesadzeniu. Nieprawidłowe przesadzenie może skończyć się miesiącami grymaszenia i braku wzrostu, a tego przecież nie chcemy. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.